Witajcie, jestem Gargamel i dzisiaj pomówimy o... No elo ziomeczku, to znowu ja, Bogaj! Cześć, ja właśnie tutaj... Ale o co ci chodzi, to jest mój kanał i... Nie, to jest o mój kanał. Będę sobie wrzucał tutaj co chcę i tylko co sobie nagram, to sobie wrzucę i o czym się gościu, ej? No to o czym chcesz mówić? Porozmawiamy sobie o laskach, tym razem o laskach na dyskotekach. Tak się składa, że jestem specjalistą w temacie kobiet. Sexy playboy, yeah! Najczęściej nie chodzi się samemu na dyskoteki, no kurwa! Tak samo jak na otwarcia! Iść samemu na dyskotekę to coś w stylu rozłożyć parasol w dupie. Sounds good, man! Fucking degenerate! Wchodzisz do klubu i wydaje ci się, ja pierdykam, ale będzie zajebiście. Przychodzi taki moment, kiedy w głowie po... Nawet nie. Przychodzi taki myśl, że a, może bym zatańczył z dziewczyną w kółku albo ten... W kółku. Kółku. Czy na pewno mówimy o klubie, a nie o dyskotece szkolnej? No i podchodzisz do tej dziewczyny i mówisz: hej! Okej, chyba zacząłem dostrzegać źródło twojego problemu. Zatańczysz? A ona coś w stylu... Nie? Denied! Suka. Pierdolona suka. Kobieta nie ma prawa odmówić mężczyźnie. To chyba dość oczywiste. No i nie mówię tu o takich dziewczynach, które podchodzisz i próbują, wiecie, jakoś tak powiedzieć: nie no, słuchaj, nie zatańcz, noga mnie boli. Mam dla ciebie złą wiadomość. Te dziewczyny myślą dokładnie to samo, co te pierwsze, tylko im trochę jest ciebie żal. No chuj, przychodziłaś na dyskotekę, jak cię noga boli, do szpitala! Jeśli nie wykonujesz moich poleceń, możesz opuścić ten lokal. Oddawaj fartuchę! Nie wiem, macie w chłopaka, no to wiadomo, że nie będzie z tobą tańczyć. Jeśli dziewczyna ma właściciela... chłopaka, to wtedy nie musi z tobą tańczyć. Ale w każdym innym przypadku... Wiecie, jak to wkurwia? Ktoś powie, że ej, no może one nie mają ochoty tańczyć. Okej, ale powiedz to w jakiś normalny sposób. Gdyż tego od ciebie wymagam. Jebany taniec! Nic ci to nie kosztuje, nie wiem, spocisz cipę? Zacząłem dostrzegać źródło twojego problemu. Znam dziewczynę, nie no, nie wątpię. Która jest piękna, elegantna i ona kurwa z każdym tańczy. Ona, nie, ona ma wyjebane, czy to jest kurwa, nie wiem, Brad Pitt czy Pitt Brad, tak? Ona ma jakieś skrupuły. Ma skrupuły, ma skrupuły! Bo tańczy ze wszystkimi, czy jej się to podoba, czy nie. Zatańczyła z tym kimś i jest szczęśliwa, że sprawiła temu komuś radość. Prawdziwy paneczny caritas. Tej kobiecie należy się medal za tańczenie ze wszystkimi spierdoksami. Jeśli tak robicie, to pomyślcie o tych osobach, które odchodzą i jest im przykro, kurwa no. No właśnie, pomyśl o Bogaju, z którym nie zatańczyłaś, a nie o sobie. Suko. Tak się składa, że nigdy nie zostałem odrzucony w życiu, ale mogę sobie wyobrazić, jak wielki to ból. Wielki ból, bo ktoś nie chciał z tobą zatańczyć na dyskotece w klubie. Ja widziałem na własne oczy, że typiarka powiedziała do gościa, że nie będzie z nim tańczyć. Czy to już jest przestępstwo? To musi być jakieś wykroczenie, panie władco. Czy ta typiarka jest jebaną Britney Spears? Ona może by zatańczyła z tym gościem, a tamta uważała się za tak wysoko, kurwa, tak wysoko. Co to kurwa jest? Co to? Co on? Na kogo ona się uważa? Za... Britney Spears chyba. Skoro myśli, że jest wolnym człowiekiem, szmata. To nie jest fajne, jeśli się odmawia. 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 Jeszcze te dziewczyny mówią: odmawiam, bo mogę. I mam wrażenie, że mają pierdoloną rację. Ale ktoś kiedyś też ci odmówi. Trafisz na chłopaka, który powie: ja pierdolę, co za dziwka, co za szlaufa, to za szmata, ci odmówi i będziesz olana. Wydaje mi się, że to ty chciałbyś mieć tę moc. Ale niestety, twoim stylem bycia i tym, co sobą reprezentujesz, załatwiłeś sobie miejsce na samym dole hierarchii. Tylko spójrzcie na tą złość. I będziesz olana. Czyżby życiowe problemy przelewały się na YouTube'a? Czyżby odrzucenie bolało za bardzo? Kobiety nie muszą na ciebie nawet patrzeć. Nie muszą przebywać w twoim otoczeniu. Nikt, kurwa, nie ma obowiązku robić cokolwiek skierowanego w twoją stronę. To bardzo trudny koncept. Ale właśnie tak jest. To ty samym sobą musisz sprawić, że ktoś będzie chciał mieć z tobą cokolwiek wspólnego. Mówię to dla twojego dobra. Bo jest jeszcze czas, aby to naprawić. Nic tak nie rozpala kobiety jak desperacja. Więc jeśli chcesz być fajna i lubiana przeze mnie, to bądź otwarta na wszystkie propozycje. I chyba tym mądrym sformułowaniem zakończymy. Dziewczyny, jeśli chcecie, aby taki super chłopak was lubił, to bądźcie posłusznymi suczkami. I jak zwykle, zapraszam was na mojego Instagrama, Facebooka oraz Snapchata i do zobaczenia wkrótce. Link do oryginału będzie w opisie. Same pozytywne komentarze, proszę.